Walentynkowa promocja w sklepach Jubiler Monika. Biżuteria złota i srebrna o połowę taniej. Obrączki ślubne z 30% rabatem. Parę obrączek kupisz już za 590 zł. W dodatku dla panny młodej złoty wisiorek gratis. Przyjmujemy zamówienia na biżuterię Pandora. Kupując dwa produkty, trzeci dostajesz za darmo. Jubiler Monika, Galeria Carrefour Kalisz. Jestem Wesoły Romek, zbuduję z tobą domek. Odwiedź Składy Budowlane Wesołek. Chcesz zaoszczędzić na ogrzewaniu? Kup styropian Bauprodukte dach podłoga za jedyne 5,50 za płytę. Materiały budowlane Wesołek. Wysoka jakość w rozsądnej cenie. Okropni kierowcy. Przyspieszy jak wariat i ma go w nosie tego człowieka. Daleko jest, zdążę. Na pewno nie widzi, zaraz zwolni. Jeżdżą jak idioci, nikt się nie zatrzyma. Jestem na pasach, mam pierwszeństwo. Przecież musi mnie przepuścić. A co jeśli się mylisz? Twoje życie jest ważniejsze od pierwszeństwa. Kierowca ryzykuje mandatem, może więzieniem. Ty ryzykujesz własnym życiem. Zatrzymaj się. Nie idź o krok za daleko. Nie wchodź na pasy, jeśli nie masz pewności, że żywy z nich zejdziesz. Za nami środa, 6 dzień lutego, Witold Torbiarczyk. Witam Państwa, dobry wieczór. Rozpoczynamy magazyn miejski. Prosna buduje blok. Ta inwestycja przyczyniła się do tego, że w zakresie jakby samej gospodarki wodno-ściekowej w Kaliszu sytuacja wygląda bardzo dobrze. Ukłon w stronę zdających, czy chrapka na miliony? Wiadomo, że egzaminatorzy byli przyjęci na budżet wojewodów. Tak naprawdę nie zmienia to nic w kwestii samej zdawalności. Czas na szczegóły informacji. Rozpoczynamy. Kaliska spółka wodno-ściekowa Prosna może pochwalić się kolejnymi inwestycjami. W minionym roku do użytku oddano nowy ciąg biologiczny, co zwiększa przepustowość oczyszczalni. Spółka chce być też niezależna energetycznie i stopniowo to osiąga, inwestując m.in. w panele fotowoltaiczne. Zadania są finansowane w większości przy wsparciu środków unijnych. Dzięki gospodarności od 12 lat spółka nie wprowadzała podwyżek cen usług dla swoich klientów. 2018 rok był jednym z przełomowych dla zakładu. Zakończono trwające ponad 3 lata zadanie rozbudowę części biologicznej oczyszczalni. Powstał trzeci blok, który umożliwia oczyszczalni optymalne funkcjonowanie. Ścieki są coraz bardziej zanieczyszczone, a dotychczasowe dwa bloki były już przeciążone. Ten nowy blok, on odciąży te dwa istniejące, a jednocześnie umożliwi przeprowadzenie prac konserwatorskich w tych blokach istniejących. Tam takiej możliwości do tej pory nie było, gdyż one pracowały jakby przy pełnym obciążeniu. I nieprzerwanie od 2000 roku, czyli 18 lat. Teraz w końcu doczekają się remontu, a ścieki przejmie nowy trzeci blok. Zwiększa się zatem przepustowość oczyszczalni, co otwiera furtkę do przyjęcia nowych klientów. W tym momencie mam takie możliwości, żeby z tej strony nie było jakichś problemów dla inwestorów, którzy do miasta się zgłoszą z chęcią zbudowania w Kaliszu zakładu. Mamy w tym momencie takie możliwości,
które umożliwią przyjęcie nowych ścieków, oczywiście ścieków, które są w odpowiednich powiedzmy, kategoriach powiedzmy, no, sklasyfikowane. Przy okazji budowy trzeciego bloku biologicznego przy oczyszczalni powstała instalacja fotowoltaiczna o mocy 40 tysięcy watów. Koszty obu inwestycji to 18,5 miliona złotych, z czego ponad 11 milionów to dotacja z Unii Europejskiej. Była to z punktu widzenia miasta, spółki ogólnie gospodarki wodno-ściekowej na terenie tu naszej aglomeracji inwestycja bardzo pożądana. Bardzo dobrze, że udało się pozyskać środki zewnętrzne w formie dotacji. Dzięki temu, tak jak pan prezes wspomniał, nie było konieczności podnoszenia ceny jakby za tę usługę. Podwyżek nie było od 12 lat. Spółka od 2007 roku nie podnosiła ceny usług dla swoich głównych klientów, czyli dla miasta Kalisza, Kalmierzyc, Łuchowa. I co najważniejsze, nie ma takich zamiarów. Spółka jest w bardzo dobrej kondycji finansowej. Jej obecny roczny zysk to 2 miliony złotych. Są za to plany osiągnięcia energetycznej niezależności. Spółka od lat aktywnie działa w obszarze odnawialnych źródeł energii. Dla nas podstawowym źródłem energii to oczywiście energia pochodząca z spalania biogazu, tak? Bo mamy dwie zamknięte komory fermentacyjne, które nawet wytwarzają około 5000 metrów sześciennych biogazu na dobę, czyli to jest jakieś 1800 metrów sześciennych gazu rocznie. I to jest dla nas bardzo stabilne i główne źródło energii, które wykorzystujemy właśnie do celów wytwórczych energii cieplnej i energii elektrycznej. Pozyskana z biogazu energia wystarcza na pokrycie około 70% energii elektrycznej oraz 100% energii cieplnej zużywanej przez obiekty oczyszczalni. Stworzona w minionym roku instalacja fotowoltaiczna stanowi kolejny krok w stronę energetycznej niezależności zakładu. Prezes Jerzy Czuba przewiduje, że oczyszczalnia osiągnie ją w ciągu 5 lat. W tym roku spółka zamierza wykonać koncepcję rozwoju instalacji fotowoltaicznych i być może wprowadzenie wiatrowych. Nie żyje 44-letni mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego, który 22 stycznia uczestniczył w zderzeniu dwóch samochodów na obwodnicy Nowych Skalmierzyc w ciągu krajowej 25. To druga ofiara wypadku. Wcześniej w kaliskim szpitalu zmarł pierwszy z kierowców, 23-letni ostrowianin. Sprawca tego tragicznego w skutkach zdarzenia to mieszkaniec powiatu kaliskiego. 22-latek przebywa w areszcie. Do wypadku doszło w miejscowości Gniazdów w powiecie ostrowskim. Jak ustalili śledczy na obwodnicy Nowych Skalmierzyc, 22-latek z powiatu kaliskiego zaczął wyprzedzać kolumnę samochodów. Nie upewnił się, czy ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce, by ten manewr wykonać, czym zmusił jadącego z przeciwnego kierunku kierowcę Citroena C3 do wykonania manewru obronnego i zjechania na pobocze. Mówi Maciej Meller, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Kierowca Citroena stracił panowanie nad pojazdem i zderzył się czołowo z pojazdem marki Peugeot. Sprawca wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia. Tymczasem dwaj pozostali kierowcy trafili do szpitali. Młodszy z nich, jadący Citroenem, był w stanie krytycznym. Zmarł 3 dni później w szpitalu. Niestety jest też kolejna ofiara wypadku. Dziś zmarł także drugi z uczestników tego zdarzenia. To 44-letni kierowca Peugeota. On również był mieszkańcem Ostrowa Wielkopolskiego. Policja zatrzymała sprawcę wypadku 5 godzin po zdarzeniu. To 22-letni mieszkaniec powiatu kaliskiego. Mężczyzna usłyszał zarzut umyślnego naruszenia zasad ruchu drogowego i nieumyślnego spowodowania wypadku. W związku z ucieczką grozi mu do 12 lat więzienia. Został tymczasowo aresztowany. Trzeba wyjeździć odpowiednio dużo godzin, skoncentrować się na egzaminie i prawko w kieszeni. Tak mówią osoby, które zdały bez problemu. Marzący o dokumencie, którzy mieli kilka podejść, uważają, że egzaminator był surowy i musiał ich oblać, żeby zarobić. Taka teoria, powtarzana m.in. przez Jana Mosińskiego z Prawa i Sprawiedliwości, przemawia za przejściem egzaminatorów na garnuszek wojewody. I jak mówi poseł, egzaminator nie będzie musiał zasilać budżetu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, więc poprawi się zdawalność. Nieprawda, komentuje Sławomir Chrzanowski z Kaliskiego Ośrodka. Egzaminatorzy mają normalne umowy i wypłaty oraz wytyczne co do przeprowadzania egzaminów, więc zdanie zależy od umiejętności, a nie od pracodawcy.
Jazda po łuku zaliczona, wzniesienie pokonane, można wyjeżdżać na miasto. I dla wielu to najtrudniejszy element egzaminu na prawo jazdy, na którym najczęściej oblewają kandydaci do prawka. Chociaż jeśli odpowiednio podejdziemy do zadania, to je wykonamy. Nie jest aż tak trudne. Ja przed chwilą wyszłam i zdałam. Trzeba uważać, jeździć powoli, patrzeć na znaki. To dla mnie myślę, że jak ktoś potrafi, to nie ma żadnego problemu, żeby zdać. Statystycznie zależy, jakie miasto, wygląda to różnie. W przypadku Kalisza, analizując tabelę za styczeń 2019 rok, prawie połowa z 800 osób praktyczny egzamin kategorii B zakończyła sukcesem i teraz oczekuje na papierek uprawniający do prowadzenia pojazdów osobowych. Pozostałych czekają poprawki, tak jak ustawę dotyczącą WORD-ów i zatrudniania egzaminatorów. Jednym z pomysłodawców nowelizacji jest Jan Mosiński. Kaliski poseł uważa, że niska zdawalność to nie tylko wynik źle przygotowanych kursantów. Prawdopodobnie kwestia wpływów finansowych z dodatkowych egzaminów ma tutaj kluczową rolę i wiele WORD-ów, że tak powiem, zasila swoje budżety tymi egzaminami poprawkowymi. Wiadomo, że egzaminatorzy byli przyjęci na budżet wojewodów, tak aby nie byli opłacani też, nie wiem, prowizyjnie czy w jakiś inny sposób za egzaminy poprawkowe. I tu pojawia się zdziwienie egzaminatorów. Oczywiście WORD-y zatrudniają takie osoby na podstawie umów o pracę. Tak jest od 2007 roku. Egzaminatorzy otrzymują pieniążki na podstawie umowy o pracę, tak, czyli tej części zasadniczej, jak również dodatku, który jest uzależniony w zasadzie od posiadanych kategorii, na które może egzaminować kursantów. To tak woli wyjaśnienia, ponieważ sam efekt tej prowizji nie występuje tutaj. Tyle argumenty jednych i drugich. Nowelizacja będzie. Prace w Ministerstwie Infrastruktury już trwają. Jaki będzie ich efekt? Ten współczynnik zdawalności powinien się poprawić. Żeby poprawić zdawalność, to tak naprawdę mamy dwa czynniki bardzo poważne, które mogą zmienić coś w tej sprawie. Jednym z nich to są właśnie kryteria oceny, czyli w sytuacji, kiedy by je obniżono, można by było sądzić, że poprawi się zdawalność, a z drugiej strony mamy sam proces przygotowania kursanta do egzaminu państwowego na prawo jazdy. Czyli krótko mówiąc, to jak zostanie wyszkolony przez instruktora w ośrodku szkolenia kierowców. Sławomir Chrzanowski dodaje, że pieniądze zarobione przez Kaliski WORD przeznaczane są na edukację, zakup pomocy dydaktycznych dla szkół i przedszkoli oraz współfinansowanie zakupu pojazdów oraz sprzętu dla strażaków, a to kwoty idące w miliony. Być może więc nie chodzi o zdawalność, której podniesienie może obniżyć bezpieczeństwo, a o całkiem pokaźną kwotę, którą z pewnością da się zagospodarować w inny niż dotychczas sposób. Wbrew pozorom, to nie pożary stanowiły największy odsetek wyjazdów strażaków w 2018 roku. Najczęściej wyjeżdżają do wypadków drogowych i usuwania skutków wichur. W sumie 2000 razy, co daje średnio około 6 zgłoszeń dziennie. Wypadki drogowe, kolizje i poszukiwania oraz walka ze skutkami żywiołów, przede wszystkim silnych wiatrów. Takie zdarzenia zdominowały pracę kaliskich strażaków, tak zawodowców, jak i ochotników. A przeglądając statystyki można zobaczyć, że interwencji było zdecydowanie mniej niż rok wcześniej. Dla porównania w 2017 takich interwencji mieli 1873, a w 2018 1499. Ten rok możemy uznać za spokojny. Statystyki bywają takie jak w poprzednich latach. Ominęły nas wszelkie kataklizmy, czyli na przykład nawałnice. Wszystkie zdarzenia reagowaliśmy na bieżąco, ćwiczymy regularnie, staramy się, aby mieszkańcy nasi byli bezpieczni. Spokojniejsze, ale nie obyło się bez tragicznych zdarzeń. Na początku 2018 roku spłonął dom jednorodzinny w Opatówku. Tam rodzina straciła dobytek życia. Wiosną natomiast wybuchł pożar na poddaszu budynku na ulicy Widok. W kamienicy znaleźli
znaleziono zwęglone ciało lokatora. Kaliscy strażacy, chociaż w dramatycznych okolicznościach, stali się też bohaterami poza granicami naszego kraju. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z trzema strażakami wziął udział w gaszeniu pożarów w ramach modułu lasów w Szwecji. Największe inwestycje kaliskich strażaków w 2018 roku to kosztowny przegląd drabiny pożarniczej, zakup dwóch lekkich samochodów oraz motopompy pływającej, remont dachu czy wymiana bram garażowych. Rok 2019 również zapowiada się obiecująco. Ćwiczenia, szkolenia i zakupy. W przyszłym roku planujemy zakup ciężkiego samochodu gaśniczego, który będzie posiadał ponad 20 tysięcy litrów wody oraz samochód specjalny, mikrobus z przyczepą. Wszystkie inwestycje będą realizowane przy współpracy z Urzędem Miasta Kalisza, Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z okolic. Zdolni czy niezdolni oczywiście do służby wojskowej okaże się po spotkaniu z komisją kwalifikacyjną, przed którą stawić musi się ponad 400 młodych mieszkańców naszego miasta. Oczywiście otrzymanie kategorii A nie oznacza, że jej posiadacz zostanie wcielony do armii. No chyba, że chce, bo ochotnicy mile widziani. Do kwalifikacji wojskowej przystępują mężczyźni z rocznika podstawowego, czyli urodzeni w 2000 roku, ale również kobiety urodzone w latach 95-2000, które posiadają kwalifikacje przydatne w wojsku, tak jak na przykład pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne czy farmacja. W sumie w Kaliszu przed komisją stanie 436 mężczyzn oraz 10 kobiet. Przychodząc tutaj, ten, który staje do kwalifikacji, jest przebadany przez lekarza przewodniczącego Komisji Lekarskiej w celu ustalenia stanu zdrowia i kategorii zdrowia pod kątem właśnie tej ewentualnej służby wojskowej. Wezwany powinien stawić się z dowodem osobistym, aktualnym zdjęciem oraz dokumentacją przebytych chorób. Po zebraniu wszystkich potrzebnych informacji uczestnik dostaje książeczkę wojskową, a w niej najważniejszy wpis dotyczący kategorii zdrowia. Wszystkie kategorie się przywijają, najwięcej kategorii A, ale są też odroczenia, kategoria B, są też D i E. Kwalifikacja wojskowa, inaczej niż przed laty, nie oznacza wcielenia do wojska, chociaż taka propozycja składana jest każdej zdolnej do służby osobie. Ochotnicza służba terytorialna, służba przygotowawcza czy zawodowa służba wojskowa to jedne z kilku możliwości wstąpienia do armii. A kandydaci, także inaczej niż przed laty, często sami dopytują się o różne formy służby w Wojsku Polskim. Pracownicy Resortu Obrony Narodowej, którzy biorą udział w kwalifikacji wojskowej, są doskonale przygotowani do udzielenia wszelkich odpowiedzi takim kandydatom. I oczywiście zapytania ze strony kandydatów się zdarzają. Młodzi ludzie pytają o detale i takie detale, właśnie takie szczegóły, jak ta forma służby ma wyglądać, jak ma przebiegać, czego się mogą spodziewać. Pełen wachlarz tych odpowiedzi jest tym kandydatom udzielany. Kwalifikację wojskową organizuje prezydent miasta. Zadaniem Wojskowej Komendy Uzupełnień jest przede wszystkim sporządzenie ewidencji wojskowej oraz udzielenie szczegółowych informacji na temat wojska. Kwalifikacja wojskowa w naszym regionie potrwa do 7 marca. A na koniec zaglądamy do naszego internetowego wydania, a tam o politycznych obietnicach. Tymi z pewnością będą nas zalewać kandydaci do Parlamentu Europejskiego, a chwilę później Sejmu i Senatu. Zanim kolejny raz będziemy emocjonować się wypowiadanymi przez kandydatów słowami, przypominamy, co obiecywali w 2015 roku i sprawdźmy, w jakim stopniu zostało to zrealizowane. A wszystko na portalu faktykaliskie.pl i tą informacją kończymy środowe wydanie magazynu miejskiego. Dobrego, spokojnego wieczoru, a już za chwilę prognoza pogody. Zapraszam. Wieczór bezchmurny, termometry pokażą minus 4 stopnie na barometrach 1009 hektopaskali. W nocy zacznie się chmurzyć, temperatura spadnie do minus 6 stopni. Czwartek początkowo pochmurny, przed południem pojawi się słońce, później znowu zacznie się chmurzyć. Termometry pokażą 0, ciśnienie mocno w dół, wyniesie 998 hektopaskali.